witajcie tym razem o misji sądy juice oczywiście skojarzenie z angielskim słowem sok jest bardzo dobre dlatego że tak została nazwana właśnie misja tej sądy za chwilę wyjaśnię skrót który się kryje pod tym juice Proszę Państwa, widzimy tutaj przepiękne zdjęcie atmosfery Jowisza, wykonane przez sondę Juno w 2016 roku. To jest zdjęcie, na które natknąłem się w archiwalnym numerze czasopisma Urania Postępy Astronomii z 2017 roku i to mnie zainspirowało do tego, żeby Państwu opowiedzieć o właśnie misji tej sondy. No bo żyjemy w ciekawych czasach astronautycznych i astronomicznych, no bo dużo się dzieje. Dużo nowych przyrządów jest uruchamianych, w tym przyrządy kosmiczne i sondy, które są wysyłane. Do badania układu słonecznego. Tutaj widzicie Państwo, jak ta sonda jest zbudowana. Skrót oczywiście to Jupiter IC Moons Explorer, a więc już sama nazwa zdradza Państwu cel misji. Na pokładzie tej sondy jest zainstalowanych aż 10 instrumentów naukowych. To, co nam się od razu rzuca w oczy, to panele słoneczne. Bardzo duża. Powierzchnia aż 85 m2. Pamiętajmy, że sonda będzie operowała w odległości ponad 5 jednostek astronomicznych od Słońca, a więc tej energii będzie tam słonecznej docierało już znacznie mniej 5 razy większa odległość niż odległość Ziemia-Słońce. Proszę Państwa, ta sonda ma trudne zadanie, bo musi dolecieć do układu Jowisza, i to jej zajmie aż 8 lat. I zaplanowanych jest aż 35 bliskich przelotów koło księżyców Jowiszowych. Zapowiada się niezwykle interesująco. Widzicie tutaj Państwo, jak dużym przedsięwzięciem to było. Zaznaczone są kraje, które wzięły udział w budowaniu tej sondy, a więc praktycznie wszystkie kraje Unii Europejskiej. I tutaj bardzo duży wkład jest również Polski. Budowanie to 4,5 miliona euro. Kilkanaście firm z naszego kraju, które zajmują się przemysłem kosmicznym, konstruowało różne podzespoły i bardzo ważne urządzenia. I tutaj warto wspomnieć, że firmy związane na przykład z Centrum Badań Kosmicznych PAN, słynne CBK, one również wykonały jeden z ważniejszych przyrządów, jeden z kluczowych instrumentów, tak zwany RPWi. To jest taki eksperyment fal radiowych i plazmowych, a więc te fal ale radiowe i plazmowe będą badane w układzie Jowisza, szczególnie pod kątem po prostu generowania ich przez Jowisza. I proszę Państwa, start tej sondy wystąpi, nastąpił 14 kwietnia 2023 roku. Jeden dzień poślizgu z powodu złej pogody. Start z Gujany francuskiej, rakieta nośna Ariane 5. I to jest, proszę Państwa, ostatnia misja, która została wyniesiona dla um, Europejskiej Agencji Kosmicznej przez Ariane 5. Kolejne już będą wynoszone na orbitę i dalej przez Ariane 6. Widzimy tutaj, proszę Państwa, zdjęcie kontrolne, selfie, wykonane przez Juice. Tuż po starcie widzimy na pierwszym planie po prawej stronie zarys właśnie elementów sondy i w tle piękna Ziemia. To jest zdjęcie, proszę Państwa, wykonane przez kamerę monitorującą, zaledwie 1024 piksele na 1024. Natomiast są tam też kamery naukowe, które będą dawały znacznie doskonalsze obrazy. Natomiast należy pamiętać, że e, aby ta sonda dotarła do układu Jowisza, będzie musiała wykonać też wiele asyst grawitacyjnych i te sondy właśnie, te właśnie kamery takie... E, Pomocnicze kontrolne będą pozwalały monitorować tego typu asysty. Tutaj widzicie Państwo fantastyczną robotę, którą wykonał jeden z użytkowników Wikipedii, a, a mianowicie dzięki danym pozyskanym z NASA przez system Horizon udało się zrobić taką symulację ruchu sondy przez najbliższe kilkanaście lat. Ta sonda doleci do układu Jowisza w lipcu 2031 roku, ale uwaga, w 2029 będzie mijała asteroidę 223 ROSA. To jest ta niebieska orbita, którą widzicie Państwo tutaj zaznaczoną na symulacji. Fioletowa to jest nasza sonda, a zielony kolor to jest Jowisz, czyli miejsce docelowe. Sonda pokona 2 miliardy kilometrów zanim doleci do Jowisza ma w tym celu na pokładzie 3 tony paliwa po to, aby wykonywać wszystkie manewry w sprawny sposób. No i proszę Państwa, celem będzie badanie księżyców. Zacznie sonda badać księżyce Galileusza od Ganymedesa, a potem dane, które zbierze, będą takim wyznacznikiem do badania innych księżyców, szczególnie Europy, która jest podejrzewana o to, że podlodowym oceanie mogą tam występować być może jakieś warunki do istnienia życia. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam do tego, żeby śledzić poczynania sądy Jus, bo jej przygoda dopiero się zaczyna. Do zobaczenia.